Jest to dla nas bardzo ważna nagroda i ona tutaj wywołała poruszenie, dlatego że jest to ocena pracowników. Na to naprawdę nie mieliśmy wpływu, nikt nie uprzedza, tak? Ta reguła jest taka, że nie wiemy, że ta rozmowa podlega właśnie jakiejś tam weryfikacji, jest fikcyjna, można powiedzieć, a oceniane jest kilkaset gmin w Polsce, także trzeci tytuł według reguły organizatora to też prawo do innego jeszcze tytułu, do tytułu nie tylko gminy na pięć, ale złotej gminy na pięć. Którym może się pochwalić jedynie 16 gmin w Polsce, w tym m.in. Piła, Poznań czy Gdańsk. W ramach konkursu sprawdzano kilka aspektów działalności Urzędu Miasta. Pierwszym z nich była analiza strony internetowej pod kątem przystępności i dostępu do najważniejszych informacji dla przedsiębiorców. Ponadto jurorzy wykorzystali metodę tzw. tajemniczego klienta, czyli jako fikcyjni inwestorzy wysyłali maile w kilku językach oraz wykonywali telefony do urzędników. Tutaj sprawdzana była kompetencja pracowników oraz łatwość przy potencjalnym zakładaniu działalności gospodarczej.